Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Rycerze po raz czwarty stanęli w kętrzyńskie szalanki. Z malowanej skrzyni, czyli ukraiński jarmark folklorystyczny. Starcie mistrzów w hali widowiskowo-sportowej. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. XIV maja rycerze po raz czwarty walczyli o zwycięstwo w turnieju rycerskim organizowanym w kętrzyńskim stadzie Ogierów. Chyba nikt nie spodziewał się, że zawodnikom przyjdzie zmierzyć się w tak trudnych warunkach. Deszczowa aura zmieniła pole walki w błotnistą rzekę. Mimo to rycerze zaprezentowali widzom robiące wrażenie widowisko. W konkurencji walk 1-1 zwyciężył Grzegorz Krasowski, wyprzedzając Michała Kozdrasia i kętrzynianina Grzegorza Zwierzchowskiego. No niestety warunki pogodowe nam w tym roku nie pomogły. W porównaniu z tamtym rokiem, no to w tym roku mieliśmy pogodę fatalną, ale mimo to daliśmy radę przeprowadzić turniej. Walka była w błocie, trochę to sprawiło radość zawodnikom, będą mieli co czyścić po naszym turnieju, ale myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Ale poczuliście się trochę jak w średniowieczu. No tak, no tutaj niestety nikt tam w tamtych czasach nie mógł przewidzieć pogody, co ich zastanie na polu bitwy. No tym razem my wiedzieliśmy, co nas czeka, że będzie deszczowo. No i tak się stało do końca. Wszyscy walczyli w strugach deszczu, ale było dość ciekawie i zabawnie. W tak zwanych walkach bohurtowych 3x3, która wzbudziła największe zainteresowanie, bezkonkurencyjna okazała się gdyńska Fabryka Świń, pokonując drużynę z Mazur. Kętrzyńscy rycerze okazali się bezkonkurencyjni w walkach na miecze sportowe, zajmując wszystkie miejsca na podium. Zwycięzcą został Łukasz Niemczyk, który otrzymał również tytuł najlepszego debiutanta. Teraz powoli zaczynam się zbroić, dzięki temu, że zdobyłem pierwsze miejsce na miękkich, tak, w mieczu turniejowym. Dostałem od firmy Armoris sprzęt na ręce, że tak powiem, opachy stalowe i takie łezki do ochrony. Po prostu dalej będę się zbroił i jak już zdobędę całe uzbrojenie, to wtedy będę występował i myślę, że będą sukcesy jakieś. Tegoroczną atrakcją był również występ konnej książęcej drużyny, która zaprezentowała kilka rycerskich konkurencji na wierzchowcach, w tym pojedynek na kopie. Marcin Waszkielis, główny sędzia turnieju oraz mistrz świata w sportowych walkach rycerskich, ocenił poziom tegorocznych uczestników turnieju. No na pewno troszeczkę utrudniła walkę pogoda, błoto, aczkolwiek naprawdę fajnie to całkiem wyglądało, także osoby nowe z naszego stowarzyszenia, które brały udział, całkiem nieźle się pokazały, także no myślę, że poziom naprawdę jest zadowalający, całkiem niezły i no możemy być na pewno dumni i z naszych chłopaków i z tych, którzy przyjechali do nas. Ukraińskie tradycje, muzyka i potrawy. Zapoznać się z nimi mogli wszyscy, którzy w niedzielę 15 maja zjawili się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Odbył się tam 30. Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny z malowanej skrzyni. Przybyłych przywitał przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału Związków Ukraińców w Polsce Stefan Migus. Zaczynało się 37 lat temu ten nasz jarmark folklorystyczny, a 30-lecie wzięło się stąd, że 7 lat przerwy było przez stan wojenny, przez który trzeba było wstrzymać tę imprezę. Potem, póki się to uruchomiło od nowa, troszkę też potrwało, więc stąd 30-lecie, a nie 37-lecie. No i ja, jak patrzę na to, widzę, że trzeba jakichś zmian trochę, bo może już się ludziom trochę znudził sam folklor, więc trzeba by było wracać do imprez towarzyszących, takich jak, które już robiliśmy dla młodzieży, jakaś wieczornica czy wystawy rzemiosła ludowego, ukraińskiego, bardzo pięknego, szanowanego na całym świecie. Wśród zaproszonych gości był m.in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz. Ja jestem dumny, że zawsze uczestniczę tu praktycznie od samego początku, też jako artysta swego czasu, teraz jako widz i to jest dla mnie bardzo ważne święto. Dzisiaj
też muszę powiedzieć, jest 50-lecie takiego festiwalu dziecięcej kultury w Elblągu, gdzie też już byłem od samego rana, czyli dwa jubileusze w jednym regionie, przy wspólnych, dobrze już znających się i lubiących się widzach, uczestnikach. To jest dobry sukces i dobry przykład. W tym roku na scenie zaprezentowali się zespół pieśni tańca Dumka z Górowa i Ławeckiego, zespół tańca ludowego Czermosz z Węgorzewa oraz kolektyw Lisowa Pisnia z Bartoszyc. Na scenie pojawili się również artyści z Ukrainy, solistka Tatiana Demczuk oraz zespół Nota Neo z Łódzka. W ramach obchodów Tygodnia z Biblioteką zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku zjawiło się wielu znakomitych gości. Jednym z nich był młody pisarz, dziennikarz i coach Krzysztof Piersa. Spotkał się z kętrzyńską młodzieżą w piątek 13 maja, by opowiedzieć o swojej książce Komputerowy Ćpun i o problemie, który w niej porusza, czyli uzależnieniu od komputera i gier. Opowiedział uważnie słuchającej, ale i aktywnie uczestniczącej młodzieży o zagrożeniach i konsekwencjach, jakie niesie ze sobą uzależnienie od komputera, a także jak sobie z nim poradzić. W pewnym momencie ta pasja potrafi stać się nałogiem, przede wszystkim za sprawą gier internetowych i braku, powiedziałbym, akceptacji społecznej. Jeżeli nastolatek nie ma akceptacji ze strony rówieśników, nie odnosi sukcesów w życiu codziennym, to w świecie gier komputerowych bardzo łatwo ten sukces potrafi nastąpić i wciąga go coraz bardziej i bardziej, aż ta pasja staje się uzależnieniem. Spółdzielnia mieszkaniowa Pionier ma nowego prezesa. 12 maja został nim dotychczasowy prezes Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Arkadiusz Książek. Jego kontrkandydatem był dotychczasowy wiceprezes Pioniera Dariusz Powroźnik. Głosowanie wygrał Książek stosunkiem głosów 5-3. Arkadiusz Książek zastąpił na tym stanowisku Romana Szydłowskiego, który z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Najbliższe plany to na pewno uspokojenie wszelkich jakichś takich negatywnych emocji. Chcemy pracować dla dobra spółdzielni, spółdzielców w zgodzie z wszystkimi organami, z radą nadzorczą. Chcemy kontynuować termomodernizację, także tutaj chciałbym uspokoić też mieszkańców z osiedla Piastowskiego. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby budynki z ulic Królowej Bony i Stefana Batorego zostały docieplone, żeby to zostało zakończone. Prowadzimy w tym zakresie już pracę i myślę, że w najbliższym czasie będziemy też prowadzili spotkanie z mieszkańcami na obiektach, na budynkach. Jeszcze prawdopodobnie nawet przed walnym zebraniem, którego części rozpoczną się, tutaj planujemy już 13, 15, 17, żeby pierwsze trzy zebrania się odbyły i kolejne potem 20 i 22 czerwca. Pytanie, które nurtuje wszystkich w ostatnich dniach, tygodniach. Co dalej z Kętrzyńską Telewizją Kablową? Oczywiście będzie dalej nadawać. Taki jest nasz zamiar. Chcemy nadawać i tutaj myślę, że miłą niespodzianką będzie to, że planujemy już we wtorek pierwszy program informacyjny. Chcemy to robić może w nieco innej formule. Będziemy tutaj zapraszać do współpracy różne podmioty, różne osoby. Liczymy też na sugestie ze strony mieszkańców. Liczymy też tutaj na wsparcie i na przykład Państwa telewizji.
Ciężka służba, niebezpieczeństwo i ryzyko to chleb powszedni strażaków. Są jednak momenty, kiedy mogą się oni poczuć w sposób wyjątkowy. Szczególnie kiedy ich trud znajduje uznanie wśród najmłodszych. Jak co roku kętrzyńscy strażacy zorganizowali Dni Otwartej Strażnicy, zapraszając do siebie uczniów szkół podstawowych z terenu naszego miasta i powiatu. Po raz kolejny, w kolejnym roku zorganizowaliśmy taką akcję edukacyjną, profilaktyczną w ramach ogólnopolskiej akcji Zgaś Ryzyko. Mamy otwartą strażnicę, Dni Otwartej Strażnicy i zapraszamy tutaj grupy przedszkolne, grupy szkolne. Dzisiaj też jest jedna z takich grup. Dzieci zawsze interesowały się tym, jak wygląda praca strażaka, tak od kuchni, żeby zobaczyć, jak wygląda ta strażacka remiza, ta strażnica w przypadku tutaj u nas w Kętrzynie, jak wyglądają te garaże, jak samochody. Każde dziecko może wsiąść do tego samochodu strażackiego, nałożyć strażacki hełm i bawić się, tak? Ale przy okazji tej zabawy tłumaczymy też dzieciom, jak mają się zachowywać, jak mają postępować, żeby nie dopuścić do zagrożenia i też co robić, jak już do tego zagrożenia dojdzie. To bardzo ważne, żeby już najmłodsze dzieciaki jak najwięcej wiedziały w tym zakresie. Dzieci mogły przebrać się w strażacki strój, zobaczyć od środka wozy bojowe, czy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z życia strażaków. Ja zostanę strażakiem. Zostaniesz? Co ci się podobało najbardziej? Jak się zjeżdża po rurze. Kuba, który chciałby być kiedyś strażakiem, tak? Czy chcesz coś powiedzieć, Kubuś? Jak się czujesz w tym stroju teraz? Fajnie. Fajnie? Pasuje? Miłym elementem były kwiaty i upominki wręczone kętrzyńskim funkcjonariuszom z okazji obchodzonego niedawno Dnia Strażaka. Też jesteśmy zaskoczeni. Jest to kolejna grupa, natomiast ta grupa jest przygotowana, tak? Wiedziały panie i dzieci, że niedawno obchodziliśmy Dzień Strażaka, 4 maja, święto naszego patrona Floriana. No i cię dostaliśmy też od dzieci w takim podziękowaniu i kwiaty, i upominki drobne. Jest nam bardzo miło. Powiem szczerze, nigdy jeszcze tyle kwiatów nie dostałem. Piłkarze kętrzyńskiej granicy na długo zapamiętają dzień 14 maja. Na stadionie przy ulicy Bydgoskiej piłkarskiej lekcji futbolu udzielili im zawodnicy jednej z czołowych drużyn trzeciej ligi MKS-u Ełk. Nasi piłkarze już po pierwszej połowie schodzili ze stratą 5 bramek, by ostatecznie cały mecz przegrać 0-7. Więcej szczęścia mieli nasi zawodnicy 18 maja. W wyjazdowym meczu ze Startem Działdowo udało im się zremisować 1-1. Gola dla naszej drużyny zdobył w 31 minucie Tomasz Bobrowski. Gospodarze wyrównali w drugiej połowie spotkania. Kętrzyn doskonale sprawdza się w organizowaniu turniejów siatkarskich, a kętrzynianie aktywnie w nich uczestniczą. Tak było również 14 maja podczas turnieju mistrzów zorganizowanego w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Udział w nim wzięły drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego, które w ligach miejskich wywalczyły najwyższe miejsca. Po zaciętych meczach ku radości kibiców zwycięzcą okazała się właśnie kętrzyńska drużyna Kamieniarstwo Lis. 14 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbył się turniej mistrzów lig amatorskich w piłce siatkowej mężczyzn. Do turnieju zostały zaproszone drużyny, które zajęły najwyższe miejsca w rozgrywanych ligach amatorskich organizowanych w różnych miastach na terenie naszego województwa. 6 drużyn to jest Mazuria, Wola i Giżycko, wczorajsi Bartoszyce, Ełk, Chemik Olsztyn oraz 2 drużyny z Kętrzyna, to jest Kamieniarstwo Lis i Policja, grało ze sobą systemem każdy z każdym. W klasyfikacji końcowej tytuł mistrza wywalczyła drużyna z Kętrzyna, Kamieniarstwo Lis. Na drugim miejscu uplasował się Chemik Olsztyn, natomiast trzeci byli wczorajsi Bartoszyce. Już dziś o godzinie 21 w amfiteatrze w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego będzie można obejrzeć film Jack Pogromca Olbrzymów. W ramach piątkowych wieczorów z Mazurskim Kinem Plenerowym zaprezentujemy film Jack Pogromca Olbrzymów. Tytułowy Jack to biedny farmer, który niespodziewanie otwiera przejście pomiędzy światem ludzi a przerażającą krainą olbrzymów. Dzielny Jack musi stoczyć walkę o królestwo, lud i miłość odważnej księżniczki. Serdecznie zapraszamy.
W sobotę o godzinie 14 w amfiteatrze odbędzie się czwarty dzień organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy Państwa na czwarty dzień organizacji pozarządowych pod hasłem Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu. Impreza odbędzie się 21 maja w sobotę w Kętrzyńskim Amfiteatrze. Na najmłodszych czekają konkursy plastyczne, historyczne, darmowe przejażdżki kucykiem, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 2+1. Dzień później przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kętrzynianka o godzinie 14 odbędzie się piknik rodzinny Zdrowa Rodzina. Również w niedzielę o godzinie 16 w ramach Kętrzyńskiej Niedzieli Artystycznej na scenie amfiteatru zaprezentują się uczniowie ze szkoły muzycznej Yamaha. We wtorek 24 maja ulicami Kętrzyna przejdzie 5 Marsz Godności. 24 zapraszamy wszystkich na Marsz Godności, gdzie też przejdziemy ulicami tradycyjnie jak co roku do amfiteatru, gdzie też zaprezentujemy dorobek artystyczny nie tylko nasz, ale wszystkich osób niepełnosprawnych z Kętrzyna oraz zaprzyjaźnionych warsztatów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów w wersji 2D i 3D oraz Dzielny Kogut Maniek. Dzielny Kogut Maniek to znakomita animacja dla całej rodziny. Sympatyczny kogut zawsze marzył, by zostać mistrzem w dowolnej dziedzinie. Jednak Maniek jest małym wiejskim kogutem o wielkich marzeniach i nic nie wskazuje na to, że cokolwiek może się zmienić. Aż do pewnego dnia, gdy podstępny rolnik doprowadza gospodarstwo na skraj ruiny. Maniek wraz z ekipą przyjaciół skórnika oraz kopą dzielnych jaj musi stanąć w obronie rodzinnego domu. Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów kontynuuje wydarzenia z filmu Avengers Czas Ultrona. Steve Rogers dowodzi nową grupą Avengers, by bronić ludzkości. Po kolejnym incydencie, którego efektem są straty w ludziach, polityczna presja wprowadza system nadzorowania i kierowania drużyną superbohaterów. Prowadzi to do rozłamu i podziału na dwa obozy. Jednym dowodzi Steve Rogers, a jego celem jest to, by grupa Avengers mogła swobodnie bronić ludzkości bez nadzoru rządu. Drugi pod dowództwem Tony'ego Starka wspiera rząd i jego plan. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. W sobotę 21 maja o godzinie 9.30 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego rozpoczną się dwudniowe zmagania rolkarzy w turnieju Freestyle Slalom. Dodatkowo w sobotę 21 maja o godzinie 19 na placu Piłsudskiego odbędzie się Night Skating, czyli nocny wyścig rolkarzy ulicami miasta. Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Kazimierza Wielkiego po raz kolejny stanie się miejscem wydarzeń rolkarskich. Zawody zaliczane są do Pucharu Świata rankingu organizacji WSSA i rozgrywane zostaną w trzech kategoriach wiekowych: senior, junior i dzieci. Zakończenie zawodów i wręczenie nagród odbędzie się 22 maja o godzinie 17.30. Dodatkowo w sobotę 21 maja od godziny 18 na placu Piłsudskiego w Kętrzynie odbędzie się night skating, czyli nocny wyścig rolkarzy ulicami miasta. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia będzie występ grup breakdance z Kętrzyńskiego Centrum Kultury, młodych wilczków i hip-hopowych dzieciaków prowadzonych przez Piotra Frąckiewicza. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w tym wydarzeniu. W sobotę o godzinie 10 na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędzie się międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają na międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn, który odbędzie się w najbliższą sobotę, to jest 21 maja, na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Godzina rozgrywek została zmieniona z godziny 10 na godzinę 11. W zmaganiach wezmą udział drużyny naszego miasta i Kaliningradu w rocznikach 2005-2006 oraz 2007 i 2008. Po dwie reprezentacje miast w każdym roczniku. O godzinie 17 na boisku przy ulicy Bydgoskiej granica Kętrzyn zmierzy się z Concordią Elbląg. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.